Niszczejący do niedawna budynek przy ulicy Nowy Rynek zmienia swoje oblicze. To tutaj urodził się jeden z najbardziej znanych tczewian, lider zespołu Republika Grzegorz Ciechowski. Nowi właściciele miejsca przekonują, że wkrótce obiekt zacznie tętnić nowym życiem. My, kiedy kupiliśmy tą kamienicę, zaprojektowaliśmy, żeby tutaj powstał właśnie miejsce, które będzie poświęcone Grzegorzowi Ciechowskiemu, gdzie artyści młodzi będą mogli tutaj swoje talenty pokazywać. Remont przebiegał dosyć, kilka lat praktycznie. Zostały wymienione wszystkie stropy, został naprawiony dach, wszystkie ściany zostały, znaczy skutek tynki i wylakierowane, żeby nawiązać taką starość i klimat. Ogólnie mamy plan w lipcu zrobić podłogi, elektrykę i do końca roku chcemy jakby otworzyć już dwa pierwsze piętra. Tak? Chcemy na początku wynajmować salę jako na różne uroczystości, urodziny, a potem jeżeli zobaczymy, jak nam finansowo pozwoli sytuacja, znaczy już otworzyć ten bar, restaurację, ten klub muzyczny, żeby tutaj już można było funkcjonować. W realizację przedsięwzięć kulturalnych w tym miejscu zaangażuje się malarz Jarosław Kukowski, tczewianin i jeden z najbardziej wpływowych współczesnych twórców z kręgu surrealistów. Jest to projekt artystyczny naprawdę na dużą skalę. Będą tu odbywały się i koncerty muzyczne grup nie tylko z Polski, ale też wydarzenia łączące sztuki wizualne i jest najbardziej wiadomo od sztuk wizualnych. Prowadzimy z Radkiem, z właścicielem galerii w Paryżu. Inicjatywa już, galeria powstała przed pandemią. Niestety te dwa lata nam pokrzyżowały plany. Wracamy do tematu i chcemy, żeby to był punkt styczny łączący właśnie Tczew i Paryż. Wczoraj rozmawiałem, żeby pokazać artystów paryskich w Polsce, bo jak na razie pokazujemy polskich w Paryżu. Cieszymy się, że to już zbliża do końca, bo remont faktycznie tu trwał chyba już około 10 lat. To były problemy konstrukcyjne, to wszystko zostało wzmocnione. To jest olbrzymi projekt na dużą skalę, ale ma być to właśnie kultywowanie pamięci Grzegorza Ciechowskiego, pójść w tą stronę taką niekomercyjną. Zapowiada się dobrze. Grzegorz Ciechowski urodził się 29 sierpnia 1957 roku w Tczewie. Tutaj chodził do szkoły podstawowej i liceum, a swoje pierwsze lata spędził właśnie w odnowionym budynku.